Gorąca dziesiątka. Gorąca dziesiątka, Italo Disco New Generation. Italo Disco New Generation on Saturday. Sobota. Gorąca dziesiątka. Dobry wieczór, dzień dobry wieczór ze studia radiowego w Łodzi. Witam was bardzo serdecznie. Jaruś, dzisiaj gorąca dziesiątka, wydanie 291. Do zaprezentowania mam dla was 13 utworów plus jeden mój dodatkowy utwór, który zawsze dla was gram jako na dobry początek. Co dzisiaj będzie? A posłuchacie, zobaczycie. Ja oczywiście jeszcze raz witam wszystkich tych, którzy przybyli, którzy słuchają gdzieś tam po cichu. Mariuszowi dziękuję za jego audycję i za jego muzykę Eurodance, która bardzo mi się podoba. Lubię słuchać muzykę Eurodance. No dobrze, na dobry początek zaczynamy grać. A coś to... warto przypomnieć sobie ten utwór, bo troszkę zapomnieliśmy o tym utworze. Tak więc na dobry początek taki utwór na przypomnienie. Słuchacie RM80. This is Naoki featuring Psylove and you're listening to Radio Muta 80. Dreams come true.
Tak, zaczynamy, bo to tylko godzinka gorącej dziesiątki i przypominam, że gorąca dziesiątka jest dzisiaj wydanie ostatnie przed wakacjami, tak więc spotkam się dopiero po wakacjach. Chyba 4 września będzie chyba pierwsze wydanie gorącej dziesiątki po wakacjach. Dobrze, pierwsza propozycja, Victor Ark, Daniel i Daniela, Basia, Mi. Z 2020 roku, a nadesłała ją malutka z Warszawy. Tak więc słuchamy propozycję do gorącej dziesiątki, wydanie 291. Tak, i małe zamieszanie, ja nie zauważyłem, zamieniły się utwory miejscami i teraz dopiero mówię, coś mi tutaj nie pasuje. To jest Vision Talk Closer 2018 rok, a nadesłał go Adamus. Przepraszam bardzo, zamieniły się mi na liście utwory, ja byłem pewny, że idzie ten utwór. Tak więc właściwy tytuł tego, ten utwór to jest Vision Talk Closer z 2018 roku, a nadesłał ją Adamus. I teraz właściwie teoria jest Victor Ark, Daniela, Basia Mi, 2020 rok i je nadesłała malutka z Warszawy, to jest jej utwór. Ten właściwie teraz słuchamy, przez pomyłkę zamieniły się utwory kolejnościami. Ukarać prezentera.
I następny, ostatni, trzecia propozycja. Skracam troszeczkę te nowości, bo dlatego, że niektóre te nowości mają po 7 minut, tak więc gdybym chciał zagrać wszystko w całości, to Ewa by mnie wyrzuciła ze studia, bo bym wszedł na jej audycję. A teraz Vincent International, Forever Together. 2021 rok, Arti przysłał tą nam propozycję, już teraz będziemy ją słuchać. Słuchacie RM80. Zgodzicie się z tytułem Na zawsze razem, prawda? Wiem, wszystkie trzy utwory, wszystkie trzy propozycje bardzo tanecznie, ale niestety czas goni niemiłosiernie, bo my tu gadu, a walizki w koluszkach po peronie uciekają, a my mamy do zaprezentowania, mam wam do zaprezentowania 10 utworów z 20, które są na gorącej dziesiątce, tak więc zaczynamy, bo tam Ewa niedługo będzie pukała mi do drzwi studia i będzie chciała wejść ze swoją audycją. Coś tam pod gwiazdami będzie, nie wiem co, coś będziemy robić pod gwiazdami. Tak więc gorąco zapraszam na audycję Ewy. Tak więc zaczynamy. Miejsce 10. Numer 10.
10. Spadek. A na miejscu 10 spadek, z 9 na 10, 21 tygodni na gorącej dziesiątce, Siberian Heat, Never Say Never, nigdy nie mów nigdy, w wolnym tłumaczeniu. RM80. Be happy forever. Miejsce dziewiąte. Numer 9. Spadek. I na miejscu dziewiątym, jak słyszeliście, spadek z czwartego. Trzy tygodnie na szczęście. New Romantic i Wolfram, My Dreams, Baby Blue. Tak więc, no niestety, spadek z czwartego. No, spadki. Że pamiętacie, że słuchamy wydania 291 gorącej dziesiątki i jest to ostatnie wydanie w
przed wakacjami, tak więc po wakacjach się dopiero spotkamy z gorącą dziesiątką. Tygodnie. Tak, tak, na miejscu ósmym bez zmian, 11 tygodni na naszej liście, DJ Kont, Space Adventure, tak więc troszeczkę muzyki elektronicznej, kosmicznej, polecimy w kosmos razem z DJ-em Kont. Oczywiście w tytule jest zaznaczone Space Adventure, to jest kosmiczna przygoda. Dobrze, lecimy w tą kosmiczną przygodę wspólnie z DJ Kont.
słuchacie RM80. I tak, 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 tu jest bardzo mocny awans, bo z 16 na 7, 4 tygodnie na naszej gorącej dziesiątce Fun Gear by La Banda Bandolera, można tak to przeczytać, no duży awans, bardzo duży awans. A na miejscu 6, co będzie, no będzie wielu słuchaczy, zwolenników tego wykonawcy bardzo zaskoczony, że znalazł się na 6, ale to za chwilę, na razie Fun Gear. Ja oczywiście sobie zażartowałem tutaj troszeczkę, bo w ramówce jest Ewa i będzie audycja Pod Gwiazdami. Ja sobie zawsze troszeczkę żartuję z tej audycji. Może troszeczkę żartuję sobie Pod Gwiazdami, ale w każdym razie coś będziemy robić Pod Gwiazdami. Pod Gwiazdami, ale to jest ściśle tajne. Ewa wam wszystko powie, co będziemy robić Pod Gwiazdami. Oh,
No i Maria Białowa tutaj napisała na czacie radia: będziemy leżeć pod gwiazdami i liczyć je. Ojej, życia nam zabraknie, bo tyle jest gwiazd. No chociaż może w polu widzenia naszym jest dużo mniej, ale chyba nam brakłoby nocy, żeby przeliczyć wszystkie. I mało tego, przy tym liczeniu wyszłyby nam jeszcze ułamki i co by z tego było. I tak jak mówiłem, będzie wielkie zaskoczenie z drugiego na szóste, 27 tygodni na liście DY, Didima, D, Veron. Niestety z drugiego na szóste mocny spadek, bo zawsze się utrzymywał na wysoko na podium, a tutaj proszę bardzo, niespodzianka na szóstym miejscu DY, Didima, D, Veron. Tak więc niestety. Miejsce piąte.
I tu mamy na piątym awans 14 i 10 dni naszej gorącej dziesiątce Fancy. Przepraszam, I like your smile. Podoba mi się twój uśmiech w wolnym tłumaczeniu. Podoba mi się twój uśmiech. O, dosłownie. No, podoba mi się, mnie się bardzo podoba. Na miejscu czwartym, niestety spadek z trzeciego, jedno oczko, ale jednak z trzeciego na czwarte, 8 tygodni najszej gorącej dziesiątce, Soli ID, On My Life, całe moje życie, chyba tak.
Tutaj Ewa do mnie już puka do studia, bo Ewa już jest gotowa, aby grać z wami pod gwiazdami. O, ale mi się zrymowało. Proszę bardzo. No. Poeta, tylko głowa nie ta. Wchodzimy na najniższy stopień na podium. Najniższy stopień podium. Z 5 na 3, 11 tygodni na liście gorącej dziesiątce, przepraszam. Rachel Santos Young Again. Znowu młoda. Tak więc, no tu mamy awans. I słuchamy Rachel Santos.
naszym czacie radiowym pojawiła się Soud. To jest ta pani, która zagra dla was dzisiaj pod gwiazdami i będziecie razem z nią liczyć gwiazdy. I proszę jutro podać wyniki, jakie wam wyszły w tym liczeniu tych wszystkich gwiazd razem z Ewą. The music of fashion and forever young. Don't want to lose it. Forgotten words fly off the tongue. So my revive hurts into the beat. You feel it too. RM80. Miejsce drugie. Numer 2. Spadek. I na miejscu drugim spadek z pierwszego, z podium, z najwyższego stopnia. Na drugie, 9 tygodni na naszej gorącej dziesiątce, Lian Ross, In Your Eyes. Spójrz moje oczy. Mam ładne, bo mam zielone oczy. Jak ktoś chce zobaczyć, to proszę bardzo. No nie, nie, Lian Ross się śpiewa, że w twoich oczach. No w moich oczach nic nie ma, nie wiem. No tak jak wszyscy mam. Jestem ciekawy, czy odgadniecie, co zajęło pierwsze miejsce na naszej gorącej dziesiątce, wydanie 291. Jestem bardzo ciekawy. Czekam na szybkie odpowiedzi, bardzo szybkie.
Kochani moi mili, chciałem wam zakomunikować, że zostało nam przed nami jeszcze tylko jeden, został przed nami jeden tylko utwór na wydaniu Gorącej Dziesiątki 290 tej pierwszej. Wysłuchaliśmy 10 utworów, na tą chwilę 12, bo jeszcze jeden utwór przed nami. Tak więc z Gorącą Dziesiątką żegnamy się na okres wakacyjny. Na okres wakacyjny żegnamy się z Gorącą Dziesiątką, jak i z dance listą. Nie wiem, jeżeli ktoś, niech mnie ktoś poprawi, bo nie wiem, jak jest ze złotą listą, ale jeżeli chodzi o te dwie listy, to na pewno spotykamy się dopiero po wakacjach na tych dwóch listach, Dance, jak i Gorąca Dziesiątka. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Ze studia radiowego w Łodzi prowadził dla was Gorącą Dziesiątkę, wydanie 291. Jaruś, niestety to tylko ja. Jak ktoś woli, tak to mogę powiedzieć. I co? I przed wami ostatni utwór, który zajął pierwsze miejsce na Gorącej Dziesiątce. No to ja wam bardzo dziękuję. Życzę wam wspaniałych wakacji. Tak więc bawcie się dobrze na tych wakacjach, bądźcie grzeczni. Tylko pamiętajcie, że w kwietniu i maju rodzą się dzieci wakacyjne. Tak więc jak jedziecie w dwójkę, to żebyście w trójkę nie wrócili. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Przed nami number one Gorącej Dziesiątki. Tak więc... wszystkie trzy listy mają wakacje. O! Dobra, jeszcze jedna informacja. Wszystkie trzy listy mają wakacje. Tak więc we wrześniu dopiero spotykamy się z trzema listami: Dance, Gorącą i Złotą listą. Tak więc dziękuję wam bardzo, dobranoc. Trzymajcie się i przed nami number one Gorącej Dziesiątki. Miejsce pierwsze. Oto nasz numer jeden. Już wszystko wiecie, z 12 na pierwsze, 13 tygodni na naszej liście. Italo, viva la Victoria! Italo, tak więc już to przed nami. Tak więc wysłuchamy. Dobranoc. Słuchacie RM80.